Witamy serdecznie wszystkich gości w imieniu Stowarzyszenia Zakorzenieni w Kulturze, w imieniu gospodarza Maćka Maca. Mamy dzisiaj ogromną przyjemność, ponieważ spotykamy się w Dzień Kobiet. Święto, które wprawdzie jest świętem starym, ale my kobiety nie damy sobie tego zabrać, więc wy nas noście na rękach, uwielbiajcie codziennie, a 8 marca szczególnie. Witamy dzisiaj znakomity zespół Acoustic Space, który składa się z czterech przecudnej urody dżentelmenów, których przedstawi ich wokalista, nasz drogi znajomy Artur Radnieński. Dobry wieczór Państwu. Jest nam bardzo przyjemnie gościć tutaj pierwszy raz w ogóle w piwnicach. Już nieraz graliśmy w piwnicy zaczynaliśmy, w piwnicy skończymy. I fajnie, że jesteśmy tutaj w takim pięknym dniu, bo nie ukrywamy. Lubimy grać dla kobiet, dla facetów nie. Więc wszystkich facetów prosimy o wejście. Drodzy Państwo, będziemy grać covery nasze, w naszych aranżacjach, takich troszeczkę elektroakustycznych, bo idziemy z duchem czasu i trzeba akustyczne instrumenty, akordeon wymienić na fortepian, a gitarę akustyczną na elektryczną za chwilę. Więc nie będę gadał, bo widzicie, że stulam głupoty, więc... A przedstawić jeszcze muszę? Nie, nie ma co ich przedstawić. Drodzy Państwo, za mną tutaj z tyłu nasz perkusjonista, perkusista, trębacz i różnej maści artysta Maciej Mikłasz, wielkie brawa. Po mojej lewej stronie pan pedagog, nauczyciel fenomenalny muzyk skrzypek, który też uczy tutaj przez jakiś czas, może kiedyś na stałe, w Strzyżowej Szkole Muzycznej, Przemysław Czekaj. Człowiek, który przewiózł się na internecie, dużo grał, dużo śpiewał, no nie, nie śpiewał, dużo grał i na ogniskach, tak? Jeżeli Państwo chcą zrobić jakieś ognisko, to zapraszamy tutaj. Grzegorz Drogoń jest jak najbardziej dyspozycyjny. Wielkie brawa, Grzegorz Drogoń, gitara. A już bym przedstawiony Bredliński Artur, witam serdecznie i życzę mi do wieczoru. She
jestem przeciwniczką feminatywów, ale pozwolę sobie w tej kwestii zabrać waszą uwagę na chwilę, bo czy kobieta to w ogóle człowiek? Skoro Polak to człowiek, a Polka to taniec, Fin to człowiek, a Finka to taki nóż. Ziemianin to człowiek, zaś ziemianka to chatka. Węgier to człowiek, a Węgierka to śliwka. Graham to człowiek, konkretnie pisarz, a Grahamka to zwykła bułka. Kanadyjczyk to człowiek, a Kanadyjka rodzaj kajaka. Estończyk to człowiek, a Estonka to taki internetowy pasożyt jedzący kartofle. Kolarz to człowiek, a kolarka profesjonalny rower. Szwed to człowiek, a Szwedka kurtka. Hiszpan to człowiek, a Hiszpanka grypa. Napoleon to człowiek, a Napoleonka ciastko z kremem. Cesarz to człowiek, a cesarka zabieg chirurgiczny. Markiz to człowiek, a markiza zadaszenie balkonu albo tarasu. Mandaryn to też człowiek, a mandarynka owoc. Kataryniarz to człowiek, a Katarynka instrument muzyczny. Kominiarz to człowiek, a kominiarka czapka z otworem na oczy. Złodziej to też człowiek, a złodziejka rozgałęziacz do prądu. Stolarz to człowiek, a stolarka to rodzaj wyrobów z drewna. Szofer to też człowiek, a szoferka przednia buda ciężarówki. Dżokej to człowiek, a dżokejka czapka z daszkiem. Marynarz to człowiek, a marynarka część garderoby. Literat to też człowiek, a literatka mała szklaneczka na wódeczkę. Normalnie tragedia, wychodzi na to, że kobieta nie jest człowiekiem. Chociaż jest nadzieja. Francuz to klucz albo warkocz, a francuska to dama. No i Agata, człowiek. A Agat kamyk, zwykły kamyk. Mimo tylu
z tobą, mimo tak wielu granic. I tak będę z tobą, mimo tylu nieznanych. I tak będę z tobą, i tak będę z tobą. We'll be right back.
wczesną zimą życie. Marzeń moich echem, winnym wiatrem śmiechem. Leś chce zabić wiosną zimą życie. Marzeń moich echem, winnym wiatrem śmiechem. Wybacz chce zabić wiosną zimą życie. Oddajemy głos do studia. Halo, halo, to studio. Zaczęło się dawno, dawno, najdawniej jak pamięć sięga. Tam skąd bierze początek rodzaju ludzkiego księga. Pod modrym niebem, w cudnym ogrodzie, pod słynnym drzewem w przepiewnym chłodzie, pierwszą wiosną, w pierwszym maju, zresztą każdy o tym wie, kiedy Adam mieszkał w raju, bardzo często nudził się. Spać tam było we zwyczaju, więc spoczywał w błogim śnie. Dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa. Słowem Ewa. I zaraz potem zerwała owoc z drzewa, co nęcił wonią i blaskiem świecił. Ach, przypadła doń pożądliwy usty. Patrz Genezis, rozdział 3, ustęp 6. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne ust wejrzeniu, a pożądliwe drzewo, dla nabycia umiejętności wzięła z owocu jego i zjadła. I dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też zjadł. Od grzechu zaczął się jej świat. A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd od na wieki i grzeszna, i święta, zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i żmija, i piołun, i miód, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna. Początek i koniec, kobieta. Aha. Brawo! Pozwolę sobie zapytać. Jestem na kolejnym waszym koncercie. Muszę powiedzieć, że z koncertu na koncert podoba mi się bardziej. Kupiłam też kiedyś płytę. Uwiedliście mnie tym, że ta płyta, że należność za nią przekazana została dla azylu, dla Majki. Po prostu macie, chłopaki, wielkie serce. Chciałam spytać tylko, czy będzie jeszcze jakaś kolejne nagranie, kolejna płyta. Jak to teraz wygląda? Będzie kolejna? Właśnie, nie wiadomo. Tak samo jak z pierwszą. Pierwsza powstawała 6 lat, nie wiadomo kiedy powstała. Ta druga tak samo. Sama się będzie pisać. Ale to nie dajcie nam tak długo czekać. Sztuczna inteligencja coś napisze, my zagramy. To my czekamy. Now
wrong before, but it's our now. You keep me coming back for more, baby. All the love. To see we're
Zabierz mnie do domu, naucz mnie czułości.
świecą. Niech troski twoje i me niepokoje ulecą. Zabierz mnie do domu. Ocean spokojny miłości. Niech nas ukoi ocean spokojny miłości. Niech nas ukoi ocean spokojny miłości. Niepewność. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe znajdę progi. I wchodząc, sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odmówić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mojej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w moim sercu, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Padło słowo zdrowie. Muszę wam powiedzieć, że zastępuję Ulę. Jestem dzisiaj Ulą zastępczą, choć też Ulą. Albowiem nasza droga Ula jest chora na zapalenie płuc, więc wszyscy myślmy o niej ciepło, niech ona się szybko wykuruje. Jakkolwiek... Jestem Ula rotacyjna, tak, tak. Jakkolwiek niestety na następny Midas trzeba będzie poczekać do jesieni, to niemniej jednak życzmy Uli dużo zdrowia, bo bardzo wiele rzeczy będzie się działo i mnóstwo pomysłów rodzi się w głowach naszych zakorzenionych w kulturze. Thank you.
jakkolwiek panowie grają jak anioły, a Artur śpiewa rajsko, to pozwalamy wam przed przerwą zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę, a potem macie odpocząć po to, żeby zagrać przynajmniej równie pięknie jak do tej pory. I feel wonderful.
sprawia, że wszystkie tu obecne kobiety stają się krainą łagodności, życzliwości, miłości do świata, do wszystkich. Dziękujemy wam bardzo. Odpocznijcie. Thank you.
seeing nothing, I'm not alone. Cause I couldn't see your face once more. I could have been, but I'm sure. When you say you'll ask it,
Działa. Miłość. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak stać się musiało. W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd, dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwe, piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę. Udawali zgnębienie, krzepiąc nim przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie, wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć by mogły religie, poezje? O czym by pamiętali, czego zaniechano? Kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej, jak o skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałyby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie nieznający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. Dziękuję. Jest miłość szczęśliwa, jest, jest, zapewne. Jest, jest, jest! Mówię wam, że jest! Thank you.
Thank you.
Wow! Już? Dobrze. Dziewczyna z koszem róż. Na rogu Brackiej i Gołębiej, do knajpki, której nie ma już, wchodziła już, gdy było ciemniej, dziewczyna z wielkim koszem róż. A śliczna była jak Madonna, z obrazków przywożonych z Włoch. Więc wszyscy zapatrzeni wciąż na nią, zachwycali się ach, och. A róże miała karminowe, tak jak Węgrzyna pełen dzban. Czy chce pani różę dla tej pani? Czy różę chce dla pani pan? Pytała chodząc z wielkim koszem pośród stolików w knajpce tej. A nawet straszni dusi grosze brali te róże, choć za mniej. Myślami wracam wciąż do knajpki, której tak dawno nie ma już. Widzę dziewczynę niczym z bajki, z tym koszem karminowych róż. W myślach kupuję o niej różę, jak ją kupują zakochani. I nie chcę uczuć, skrywać dłużej, daję jej mówiąc, to dla pani. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy przekonane, że Wacław swoją damę obdarował koszem róż. Tak jak my dostałyśmy po koszu róż. Każda. Ja spodziewam się, że żony naszych panów muzyków, naszych gwiazdorów, partnerki i inne, jakieś drugie serce, to w ogóle tam mają cały ogród. A wolne. No to chwilę pogracie w takim razie, jak my będziemy z dziewczyną kibicować.
Brawo, już nie znam zimną. Tu koleżanka mówi brawo dla skrzypka. Pięknie. A ja uważam, że dla każdego brawo. Pięknie. Po prostu pięknie. Dla tego pana skokiem po prostu bomba. Pięknie. Z czym? Skokiem. No i dla pełzaka oczywiście. Brawo, pięknie. Brawo, pełnie. Otwórz oczy, brawo ci biją. Nie spać, zwiedzać. Thank you.
zrobię teraz ja. Portret kobiecy. Musi być do wyboru, zmieniać się albo tylko, żeby się nic nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim, jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu 4 dzieci, żadnych dzieci, 1. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignia. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspersa i pisma kobiece. Nie wie, po co ta ślubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą. Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie. Tylko trochę. Bardzo. Nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre. I na litość boską. Dajcie anioły. Jeszcze 2 utwory. Dwa. Jeszcze 2 utwory. Dwa. Dwa. A resztę to niech sobie panie unegocjują. Yeah.
był drugi? Nie! Pierwszy! Jak się tak dajecie wypuszczać, no to... I'm